Otóż ja nie ukrywam, że z przyczyn nieosobistych i nie wnikając to z jakich przyczyn, emocjonalnie najbliżej jest mi do czegoś, co dzisiaj nazywa się ruchem narodowym. Ze względu przede wszystkim, nie ze względu na to, jakim ten ruch narodowy dzisiaj jest, bo to nie ma absolutnie, dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, ze względu na to, na to że ja mam wielki szacunek i podziw dla tego wysiłku, na jaki kiedyś zdobył się taki człowiek, który się nazywał Dmowski. Więc z tego względu, ponieważ pewne środowiska w Polsce, przynajmniej w deklaracjach, nawiązują do dorobku narodowej demokracji, no to ja mam dla nich taki pozytywny stosunek i nawet, można powiedzieć, wiążę z nimi pewne nadzieje.